Układ immunologiczny układu rodnego jest specjalnie przygotowany, przystosowany do tego, żeby objąć zarodek w opiekę, żeby rozpoznać go, że nie jest obcym organizmem w organizmie matki, tylko jest zarodkiem, który właśnie należy chronić. Jeśli układ immunologiczny układu rodnego nie ma tej cechy rozpoznania zarodka jako zarodka i wzięcia go w ochronę przed pozostałymi czynnikami układu immunologicznego, to mamy do czynienia właśnie z niepłodnością immunologiczną, czyli nastawieniem układu immunologicznego na zniszczenie zarodka, czy brak ochrony zarodka przed zniszczeniem, a nie na, na właśnie takie działanie, które do, doprowadzi do noszenia ciąży.